przeze mnie wydobywana droga przez wszystkich. Mój udział w niczym był zniosłym artystą. Sprawiedliwości dna gruntu i do śmierci. Mnie zbudowała wszechmocna potęga, mądrość najwyższa, miłość samodzielna. Przede mną rzecz nie było. Już nieśmiertelny. I ja nieśmiertelny. Wchodzący we mnie zostawcie na mnie. W tych słowach napis na podziamu uczynię. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o czymś rewelacyjnym, o czymś, co naprawdę wzbudza podziw, ale co niestety nie miało szczęścia. Mówię mianowicie o systemie Inferno z Bell Laboratories. Możemy przerzucić sobie. Inferno było systemem, który miał zmienić sposób, w jaki będziemy używać aplikacji rozproszone środowiska komputerowe. Jak do tego podchodził, czy mu się, w jakim stopniu to się udało i dlaczego nie zdobył popularności, to postaram się w tej mojej krótkiej prelekcji przedstawić. Zacznijmy trochę od historii. Bardzo posłuchaj. Dlaczego potrzebujemy nowych systemów operacyjnych? To jest ważne pytanie, bo w zasadzie Linux działa. Działa i działa bardzo dobrze na wielu platformach, więc możemy właściwie dojść do wniosku, że kolejne rozwiązanie typu system operacyjny jest kompletnie stratą czasu. Tu możemy dyskutować, ale według mnie nie jest. Nie jest z tego powodu, że Linux nie był, przez to, że nie był dostosowany do pewnych zadań, do których został zaprzęgnięty, w pewnych okolicznościach sobie nie radzi, co często kończy się jakimiś błędami, które wynikają, mówi się, z nieuwagi programistów, ale tak naprawdę często wynikają z tego, że w systemie coś jest zaimplementowane, zaprojektowane w sposób nieczytelny i właśnie taki błędonogenny. Dlatego właśnie potrzebujemy nowych systemów, żeby pewne rzeczy, które są nam potrzebne, zaimplementować w sposób klarowny, prosty, łatwy, przyjemny. System operacyjny można podzielić na 4 dekady, przy czym Linux tak naprawdę zatrzymał się na tym trzecim etapie. Linux jest systemem, który wywodzi się jeszcze z Unixa, który jest systemem, który został stworzony z myślą o komputerach mainframe, które wtedy nikt nie planował sieci, które miały po prostu dzielić czas między użytkowników, tak żeby wielu użytkowników mogło używać tego samego komputera i żeby procesor nie tracił cennego czasu. No, te dwie to już historyczne, może niektórzy was pamiętają. Tutaj, tutaj mamy tak zwany trójkąt systemów operacyjnych, który tak jakby ograniczał użytkowników. Systemy z poziomem czasu rzeczywistego zdjęły ograniczenie jednego programu i jednego użytkownika, ale tak naprawdę ciągle pozostało ograniczenie jednego komputera. Oczywiście potem w Unixie i potem w Linuxie to robiono sokety, jakoś to rozwiązano, to pracuje, jak dobrze to wszyscy zapewnie wiemy. Czasami dobrze, czasami źle. Ale Bell Laboratories, instytucji, która stworzyła cele Unixa, postanowiono, że na Unixie się nie zatrzymają. Narodził się pomysł na nowy system operacyjny, który rozwali ostatnie z trzech ramion naszego trójkąta systemów operacyjnych. Jest to jeden komputer. Postanowiono zaprojektować system, który będzie działał na wielu komputerach jednocześnie. Tak, to właśnie... Jak masz ten plan 9 też z tych laboratoriów? Tak, to plan właśnie do tego dochodzę. Tam narodził się plan 9, czyli sposób na rozproszone systemy operacyjne. Plan 9 jest koncepcyjnie bardzo prosty, klarowny i wiele rzeczy rozwiązuje w tak prosty sposób, że aż ciężko sobie wyobrazić, że komputery mogą być na nowo proste. Inferno, które narodziło się chwilę potem, jest z próbą skomercjalizowania planu 9, nadanie było próbą, powiedzmy bardziej, ciągle niby jest, ale już to marnie widzę.
nadania planowi dziewiątemu takiego komercyjnego aspektu, przeniesienia jego wszystkich tych najciekawszych, najlepszych funkcjonalności do zgrabnej maszynki wirtualnej, która będzie mogła być uruchomiona, tak jak maszyna wirtualna Jawy, na rozmaitych systemach. W międzyczasie przyniosłem dwie książki. Są jedyne dwie książki, jakie są na rynku dostępne o Inferno. Można sobie przejrzeć. Jedna opowiada o języku Limbo, który jest właściwie głównym językiem i chyba jedynym. Jedyną metodą na programowanie systemu Inferno. No, na programowanie Java, maszyny wirtualnej Java macie trzy, tak? Chyba Clojure, Java i jeszcze. Nie, na Inferno macie jedno, choć były pomysły, żeby przynieść Java na maszynę wirtualną Inferno. Nie zagubiłem się. Druga książka. Więcej się chyba nie spodziewałem, ale to jest tak naprawdę wprowadzenie do takich podstawowych aspektów systemów operacyjnych, ale jest wiele przykładów właśnie opartych na systemie Inferno. Wrócą, proszę sobie obejrzeć w międzyczasie, a ja będę kontynuował. Zrób komputer! Takie pytanie. Zanim przejdziemy dalej, to czy są jakieś rzeczy, które wam w Linuxie nie pasują? Nie, właśnie! Właśnie o to chodzi! Żeby to działało jako pojedynczy system, tak? A, w ten sposób. No, to prawda. Był taki eksperymentalny system operacyjny przez tego. Nie jeden, właśnie. OpenOSX, Wiesz lepiej. Właśnie problem, dlaczego plan 9 się nie przyjął i Inferno się nie przyjął, jest taki, że w nim się wszystko chodzi. Właściwie nie trzeba nic innego. Ale może czasami, na przykład na te najbliższe pół godziny, warto się zastanowić, co by było wtedy. Tak, pojawia się Inferno. To jest nota reklamowa, marzec 97, to jest data pojawienia się, która pojawiła się chyba w jakimś tam czasopiśmie branżowym. Tutaj widzimy ładna grafika. Together for the first time anywhere. Inferno miało być sposobem właśnie, żeby narastającą ilością urządzeń zarządzać w jeden przejrzysty sposób. I Inferno, Networking Software, a new Bell Lab innovation, first operating system that let us all kinds of devices chat or share info with each other over any network. Internet, telecommunication, Internet, telecommunication, LANs, etc. Oh, now video game, talk to computer, cell phone can access email, voicemail via TV, etc. Really? Download Inferno from Lucent's Google page today, develop as speed as possible. Could change the way you work all together. No, chciałem wypasł. Ja też tak uważam i ten system ma naprawdę dużo dzielnych pomysłów, no niestety komercyjnie nie wypaliło. Potem Bell Laboratories wydało trzy edycje. Istnieje też taka teoria, że przez to, że właśnie Bell Laboratories przerzucił programistów z planu 9 na Inferno, to ani Inferno, ani plan 9 nie wypalił, bo planu 9 nie tworzyli. Inferno okazało się nie przyjęło, Java właściwie przejęła ten rynek, znaczy Java była pierwsza. No ale Inferno się nie wbiło. A szkoda, bo zaraz pokażę kilka ciekawych rzeczy, które można wykorzystać. Myślę, że uda mi się nawet tutaj coś praktycznie zademonstrować, jak używając Inferno stworzyłem prosty termometr klasperzykiem. Inferno to tak naprawdę tylko dwa proste pomysły. Wszystko jest plikiem. To się wydaje oczywiste, ale tak naprawdę jak się nad tym chwilę zastanowicie, to w Linuxie wcale to nie jest oczywiste. W Linuxie część rzeczy jest plikami, ale nie wszystko. System grafiki X, czy jakieś menadżery okien, to działa na wywołaniach jakichś funkcyjnych, czy też na przykład protokoły sieciowe to jakieś sokety, jeszcze dokładnie nie wiem jak to się odpala, sokety, ale no, jest taki mechanizm, którego nikt nie używa pod spodem, bo jest niewygodny. W Inferno, czy w planie 9 najpierw, zarówno stos sieciowy, jak i menadżer okien, czy grafika, czy właśnie karta graficzna, wszystko było plikami, oczywiście wirtualnymi plikami. I tak naprawdę plan 9 definiuje w Inferno rozpodobnie 14 czy 15 wywołań systemowych. W porównaniu do 300 wywołań systemowych Linuxa to naprawdę postęp. A jak wszystko jest plikiem, to wystarczy stworzyć to do współdzielenia plików,
i automatycznie zyskujemy rozproszony system operacyjny, który umożliwia nam uruchamianie aplikacji na wielu urządzeniach i komunikacji do toku współdzielenia plików. Trzecim jeszcze pomysłem, może nie jest taki najważniejszy, ale też bardzo istotny dla projektu i pewno bardziej, jest właśnie maszyna wirtualna i język programowania Lingo, który po pierwsze pilnuje nas, żebyśmy pamięci nie uszkodzili, po drugie dodaje, czego nie było w C na planie 9, moduły, które mogą nam uporządkować kod i kilka takich naprawdę ciekawych pomysłów. Chyba najważniejszym jest to, że Lingo jako język programowania dla maszyny wirtualnej Inferno posiada obsługę współbieżności. Za pomocą, może ktoś zna AD albo takie języki Go, bo też to jest, mi się wydaje, tym nowym języku Google'a, to się nazywa rendezvous, czyli taki sposób, że kilka procesów może ze sobą, kilka wątków może ze sobą gadać i jakieś tam wspólne zadania realizować. Więc architektura. Inferno może działać w dwóch trybach. Jako maszyna wirtualna, co dzisiaj pokażę, jako natywna, której nie pokażę, bo jest, ilość obsługiwanego sprzętu jest naprawdę mocno ograniczona, aczkolwiek widziałem porty Inferno na Raspberry Pi, ale pomyślałem, że nic z was by nie chciał pewnie tego instalować na Pi, więc zamiast na Pi instalować Inferno jako cały system, na moim przykładzie z tego myślę, posłużę się protokołem, tym, o którym mówiłem, nazywa się Styx, protokołem Styx, który udostępni nam pewne zasoby, które z kolei maszyna wirtualna na PC-cie odczyta i zrobi z nimi to, co trzeba. Aczkolwiek taki pomysł był. Pomysł był generalnie taki. Urządzenia budowane natywnie, maszyna wirtualna odpala się na PC-tach i wszystko działa razem, komunikuje się właśnie za pomocą Styxu i wszyscy są szczęśliwi. Lingo. Już trochę zacząłem. Lingo właśnie jako język programowania jest modułowy, współbieżny. Silna kontrola typów. Kompilacja oraz uruchomienie. Wiele osób narzekało w C, że w C nie jest tak naprawdę językiem z silną kontrolą typów. W C++ się to chyba dodali, nie znam C++, ale Lingo naprawdę nie pozwoli nam wpisać na przykład stringa, bo jaki najlepszy przykład? Najlepszy przykład najlepiej widać floatami integerami. W C na przykład float automatycznie się zostanie przerzucony do integera, integer do floata w zależności od potrzeby. Inferno nam tego nie skompiluje, bo wie, że musisz zadeklarować jawnie, tam napisać float albo int i wtedy to zostanie przerzucone, że naprawdę tego chcesz. O, garbage collector to też przydatna rzecz, w C tego brakowało miejscami. No i just in time compilation i tak. Garbage collector jak? Słucham? Na zliczaniu wskaźników czy... Garbage collector jak dokładnie jest zaimplementowany? A nie wiem, nie wchodziłem, wiem, że są te dwie metody. Ciekawostką jest, czego nie widziałem w żadnym innym języku, na przykład to, że Inferno nie pozwoli nam stworzyć struktur cyklicznych. Czyli na przykład drzewo ma liście i te liście tak się rozchodzą. Czyli tak jakby struktura odwołuje się do samej siebie. To jest struktura cykliczna i to trzeba w Lingo jawnie zadeklarować, że to jest cykliczne. I to, jak się go doczytałem, związane jest właśnie z garbage collectorem, który, że jak widzi, że coś jest cykliczne, to musi to jakoś specjalnie obsługiwać. Bo po prostu to nigdy nie znikną referencje. No i tak, Lingo, jeszcze takie inne rzeczy. Unicode w Lingo wewnętrznie string jest przechowywany w UTF-16, ale UTF-8 jest pełne wsparcie, to w ogóle jest zrobione w tak świetny sposób, że stringi są w UTF-16, a tablice znaków są w UTF-8, tablice bajtów, oni tam, to jest ten bajt się nazywa. Więc jest tu ładna konwersja i to naprawdę działa całkiem dobrze. A na przykład taki Python to dopiero od wersji 3 się dopierał, żeby mieć wsparcie dla UTF-a pełne. No slash net, to jest właśnie to, o czym mówiłem, zamiast gniazd mamy wirtualny system plików, tak jak slash prost, w którym mamy cały stack sieciowy zbudowany, za pomocą prostych wywołań wejścia, wyjścia jesteśmy w stanie się do tej sieci odwołać. TK w Lingo jest zbudowana biblioteka TK, którą pewnie wielu z nas kojarzy z TCL-a.
To jest tak naprawdę największy plus dla inwersji względem planu 9. W planie 9 nie mieliśmy do dyspozycji takiej biblioteczki GUI, że sobie zrobimy przyciski czy jakieś suwaczki. To trzeba było wszystko implementować ręcznie za pomocą takich standardowych wywołań, tej pamięci graficznej. No i protokół komunikacji Styx. Myślę, że nadszedł czas, żeby trochę pokazać Inferno. Spróbuję. Mam tu zainstalowane, że to nie jest mój komputer, to mam Inferno zainstalowane na Ubuntu, na maszynie Virtual. O! I nie zawaga się. Tak wygląda Inferno, jego menadżer. Jeszcze możemy to pokazać. Inferno kompiluje się ze źródeł w dość prosty sposób. Tam wymagań jest niewiele, parę dla X-ów, parę dla GCC i takie tam dziadostwa. Pobieramy ze strony, może tego przejdziemy na koniec, gdzie można pograć. Trzeba uważać bardzo na jedną rzecz, że tam jest pewien błąd z obliczeniami zmiennoprzecznikowymi i to jest właśnie niestety, to już od roku wisi, nie wyszedł żaden patch ze strony twórców, to są jacyś opiekunowie. Do tego przejdziemy za chwilę, momentum, ale na razie bądźmy optymistyczni. Trzeba tam zredaktować lepszy jakiś fragment assemblera, a program patcha odwrócimy. Jakieś linie dopisać, nie wiem dokładnie jak to działa. EMU to jest maszyna wirtualna, jako argument możemy jej podać, jak wielkie ma nam buffer graficzny zarezerwować i jako aplikację, którą uruchomimy, będzie to menedżer okien do Inferno, który wygląda w ten piękny sposób. Ale to jest wirtualna. To jest dedykowana, to jest wirtualna, napisana przez twórców Inferno, która odpala maszynę wirtualną Inferno właśnie samodzielnie. Nic nadzwyczajnego. Menedżer jakiś tam menu kontekstowe, jakieś tam rzeczy można sobie odpalić, o na przykład taki zegarek, GUI standardowe jak wszędzie. Ale przejdźmy teraz do ciekawszej części, czyli komunikacji, czyli do tego, co Inferno zostało stworzone. Mam tutaj zmontowany, mam nadzieję, że się odpali, taki prosty układ Raspberry Pi plus termometr. Raspberry Pi będzie udostępniało termometr, wyniki odczytu z termometru za pomocą protokołu Styx. W Inferno na PC odczytamy ten wynik i pokażemy to w takiej ładnej, prostej, graficznej aplikacji. Więc teraz proces załączania Raspberry Pi. Zobaczymy, czy się odpali. Siema. Tak, no i już się wyczytuje. Chyba tak. Jak to chyba akt, to dobrze, nie? Tak. Pomiędzy Raspberry a Konfem na razie już użyjemy standardowych rozwiązań Linuxowych, czyli SSH. I małpa. A nie, bo przecież zapomniałam, że ten router nie ma tego DNS-a registration, więc chyba jeżeli widzieli jeszcze raz to samo i to będzie. No i będą odpalimy też tutaj. Tak, 10 nie, to jest mój adres IP. Dwójka. 127 to jest dwójka. Moje? Nie, dwójka to jest trudne. Localhost. To nie ma. Co? No nie ma, ale teraz chyba. Backupy? On nie działa. Nie
Nie, to ma nie. Co? Zawsze pomocny, może dać się bardziej karty, co? Trakcie i już będziemy przesunąć. Teraz może, ale ciągnie. Ja ten maluszek. Trzeba było pogłosać. Nie. Masz ten karty z nogi, więc możesz używać. Nie dociskam. Karty z nogi, karty też. O, chyba jest. Nie, nie, nie. Thank you.
Które używa jednego z kilkunastu dostępnych, jednej z kilkunastu dostępnych bibliotek, które umożliwia nam tworzenie tworzenie serwerów Stryksowych, czyli tego protokołu, co rozumiemy pewno, pod Linuxem. Najbardziej mi się spodobał ten, bo miał katalog examples i dzięki temu mogłem go łatwo wykorzystać. Generalnie sama biblioteka strasznie mi się nie podoba, bo to ma powinno być proste, a jest ten. A jest generalnie, żeby napisać taki prosty serwer, który nam tylko ustawi temperaturę, jest sporo pisania. Ale tak naprawdę jedynym istotnym fragmentem w tym pliku jest tutaj. Gdybyśmy na planie 9 mieli ten, to by było zupełnie inaczej, ale niestety nam się nie udaje. Właściwie to tylko się liczy. Tutaj tworzymy plik o nazwie... Właśnie, sample 2 i sample 1, które tam potem obsługujemy nieco niżej. To jest może mniej ciekawe, ale warte zobaczenia. O, tutaj jest, obsługujemy operację odczytu na tych plikach, no jeżeli name to będzie sample 1, to był test i wola mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Generalnie teraz, żeby odpalić ten serwer, potrzebujemy użyć tego w ten sposób. I serwer, stosując się do najlepszych praktyk Unixa, jak działa dobrze, to nic nie mów, wystartował. Mam taką nadzieję. Zawsze startował do tej pory. Więc teraz możemy na nasze cudowne Inferno się dostać. Szkoda, że ta mecha nie działa. Ale jak sobie poraźliwszy. Tu jest shell. Pierwsze, co musimy zrobić, żeby obsłużyć ten serwer, jest zamontowanie specjalnego wirtualnego katalogu /n, który na planie 9 Inferno jest takim wirtualnym systemem plików, w którym możemy montować kolejne lokalizacje w taki sposób, że nie musimy tworzyć jakiegoś punktu montowania, tylko ten punkt montowania jest tworzony automatycznie na podstawie nazwy zasobu. Bardzo wygodna rzecz. Na Linuxie jesteś też na mount, a tutaj to jest montowane. Musimy MNTG. Tutaj to oznacza wywołaj przerwu. Jest zamontowane. Teraz pokażę najpierw, jak w lepszy sposób odczytać tą temperaturę. Jedyne, co musimy zrobić, to zamontować po TCP. Na IP 10.0.0.6 na porcie 8000 katalog do N, na przykład TFI. To jest coś z kluczami, ale my nie obsługujemy na razie tej autoryzacji, choć protokół też pozwala nam to robić. Co prawda nie mamy tego. Tak, to jest
15, idealnie. Wszystko się zmieści.
tutaj generalnie Inferno na przykład jak aplikacje C pobierają zawsze jako swój argument ilość argumentów i te argumenty, to Inferno jest pewniejsze, jako pierwszy argument pobiera kontekst miksowania, bo zostało stworzone z myślą ograniczonych, a argument to jest lista. Lista jest zbudowanym typem w Lingvo, co jest no takie coś powszechne w obecnych. No i generalnie obsługa tego. Obsługa rysowanie to jest teka po prostu. Pewnie może niektórzy z Was znają wywołania takie standardowe, te przyciski na jakieś komendy. Generalnie jest to zrobione w ten sposób, że ponieważ mamy te kanały, kanały są metodą na tworzenie wielokrotnych aplikacji, bo to wymaga od nas UTK klient, żeby stworzyć kanał cmdchan. Potem ten cmdchan przekazujemy mu jako metodę, jako miejsce, które ma reagować z wynikami i obsługujemy to przy pomocy instrukcji ALT. Jak niektórzy z Was może pisali coś w ALDzie, to znają instrukcję ALT, albo kto? To jest instrukcja ALT. Odczytuje z kanału i następnie w zależności od tego, co mu wpadnie, to to obsługuje. Tutaj ładny case, który jest takim switchem, takim bez breaków i takim czytelniejszym. Tutaj mamy przycisk AVID, który po prostu już odpala funkcję, która to odczyta z tego metru, z tego naszego modułu, co pokazywałem. Tutaj tworzymy sobie przycisk ON-OFF, odmieniamy tekst w zależności od zmiennej statusu, tej stanowej. No, wadą, a może zaletą, bo znaczy ja nie wiem, bo nigdy nie pisałem w czystym X-ie na Linuxa, to, że to od użytkownika zależy obsługa systemu okienkowego, więc musimy kilka takich kanałów obsłużyć, że jak przyjdzie z klawiatury, to wyślij do TK, jak przyjdzie coś z pointera myszy, wyślij do TK, jeżeli coś z kontrolki, jakiś klik kontrolny, który zbudować proces, to poprzesyłaj. I tutaj właśnie instrukcja ALT. Piszemy tutaj kilka kanałów możliwych i ten, który akurat będzie, ten zostanie obsłużony. Jest to czytelne i na pewno czytelniejsze niż taka wędra, która sprawdza po kolei każdy. I myślę, że no, można też robić naprawdę fajne rzeczy. Jak się poprawia trochę w source code dla tych różnych aplikacji, dla linii, dla napisanych Lingvo, to niektóre rzeczy naprawdę, znaczy Lingvo otworzyło trochę moje oczy na programowanie współpracy, jak czasami czytelnie można pewne rzeczy zaimplementować. Jak szczególnie klient serwer, że po prostu serwer ma jakiś kanał jeden i w drugim kanale są na przykład komunikaty od klienta i to odpowiednio obsługując, prawo w lewo przesyłając, możemy stworzyć wielowodową aplikację. Jeszcze jedna taka ciekawostka. W Lingvo Inferno nie ma rozróżnienia między wątek a proces. Każdy proces jest wątkiem, każdy wątek jest procesem, czyli jak aplikacja tworzy nowy wątek, to tworzy też nowy proces. W ogóle wszystkie procesy nazywają się threads po prostu. Ale wróćmy do naszej prezentacji. Była kilka prezentacji. O, spokojnie, ten wątek jest, że kontrol, zamiast kontrol F5 naciskam F5 i zacznę od początku. A to wszystko powtórka. O! To taka ciekawa grafika. Generalnie Inferno było stworzone w tym 1997 roku. Bell Laboratories. Potem Bell Laboratories doszli do wniosku, że to nie ma sensu. Przechodzimy na Unixa i C++a. Straszne, co oni zrobili w ogóle. Wracamy do tego. Ale potem tym systemem zajęła się taka brytyjska firma, Vitanova, która chciała odrodzić, wykorzystać go jakoś komercyjnie chyba. Ona go opublikowała na obecnościowych licencjach, niby jakiś tam support też oferuje, niby cały czas oferuje. Też stworzyła czwartą wersję Inferno, która nam poprawiła parę rzeczy, przebudowała system graficzny, dodała też taką czytelniejszą obsługę wątków, znaczy wyjątków. Które teraz można było bardzo ładnie obsługiwać i w ten sposób, bo w starym Lingvo to było tak trochę przegięli z tą prostotą chyba. Po prostu wątki były obsługiwane jako bibliotek, a nie jako konstrukcja języka i to tak niezbyt prawo. No i właśnie, Java Inferno to tutaj Consumer Devices.
opening the possibilities for low-cost consumer devices. To właśnie była główny cel Inferno, żeby stworzyć prosty, bo Inferno jest prosty, szybki, wydajny system, który dzięki protokołowi sieciowemu będzie w stanie obsługiwać urządzenia wbudowane, a dzięki maszynie wirtualnej na PC będziemy mogli pisać aplikacje, bo nie trzeba odpalać tego infernowego systemu okien, co wam pokazywałem, żeby odpalić infernową aplikację. Ten emulator Inferno może odpalić właściwie ten nasz termometr też w takim osobnym okienku i w ogóle wtedy nawet użytkownik końcowy nie widzi, że to ma jakiś związek z Inferno. No ale niestety, przyczyny stagnacji, no bo projekt nie umarł teoretycznie. Teoretycznie Vitalowa, ta brytyjska firma, dalej go rozbija. Teoretycznie lista mailingowa nadal działa, ale w praktyce to wszystko trochę się zatrzymało. Osierocenie projektu, no to jest niewątpliwie, gdyby laborator jest chciało to zbić środkami, by wypromowało, na pewno nie pewno, no ale woleli się zająć czym innym, nie starczyło mi wiary chyba. Bardzo mała ilość dostępnej pomocy. Żeby przygotować te proste rzeczy, w ogóle tą dyrekcję, to musiałem się sporo naszukać. Kupiłem wszystkie możliwe książki Inferno, jakie są tylko na nim dostępne. Przejrzałem ich materiały, dokumentację. To na pewno no, jest wada. Każdej technologii, którą mam popularną, no to wiadomo, że stwarza problemy. Prędzej się zmieni. Brak wsparcia dla webu. Właśnie Inferno się rodziło już w czasie, kiedy właściwie można było się domyślać, że technologie webowe będą wiodły prym, ale twórcy się tego nie domyślili albo nie chcieli domyśleć, bo generalnie środowisko obecnie związane z planem 9 Inferno jest wielkimi przeciwnikami i technologii webowych jako kompletnemu zaprzeczeniu w ogóle wszystkich ideałów, któremu podobał Unix przez te wiele dziesiąt lat. W ogóle to jest koniec, web to śmierć dla komputerów. To dlatego też pewnie z tego względu. Jest jakaś przeglądarka internetowa, ale to wiadomo. Poziom zgodności ze standardami na tyle, że proste rzeczy podejrzymy, ale na nic więcej. Niestandardowy język. No, Inferno Limbo jest prostym językiem, aczkolwiek dość nietypowy. Na przykład, czy ktoś jeszcze używał bez języków modułowych? Raczej wszyscy przeszli na obiektowe. Te moduły to pomysł, tak jak Moduła 2, czy jakiś inny tego typu, to rozwiązanie był tak fazą przejściową. Poza tym, znaczy mi się to podoba, bo wprowadza pewną czytelność. Poza modułami Inferno obsługuje coś, co się nazywa ADT, Abstraction Data Type, taki specjalny typ danych, który łączy ze sobą funkcje i zmienne instancji, no ale to znowu jest niestandardowe i rzadko spotykane. No i syndrom rozwiązania wystarczającego dobrego, to o czym mówiłem, że po co tworzyć nowe rozwiązanie, jak na nim się mamy wystarczająco dobre rozwiązanie. Przydatne zasoby, nawet bardzo przydatne, jeżeli ktoś chciałby jeszcze jakąś swoją wiedzę poszerzyć, to jest strona tej firmy Vitalowa, czy jak to się czyta po włosku, która, tu są materiały dotyczące Vitalu takie badawcze. Ta twarz w ogóle stąd bardzo polecam. Można przeczytać dużo ciekawych rzeczy, też zawierają, no częściowo się chyba odkrywa. Tutaj takie dwa tutoriale, ten i ten, które no, tak wprowadzają i parę ważnych elementów komunikują. To bardzo ważne, to jest opisane, jak tego SRM-a zedytować, żeby skompilować Inferno nasz system na 64-bitowy. To jest jedna linia, nie? Dwie linie. Tutaj jak skompilować na Ubuntu, jakby ktoś chciał. Tu jest ten serwerek Pythonowy, który używałem. No i na końcu plan na import. Jeżeli kogoś zainteresuje w ogóle plan 9 jako całość ideę, aplikację czy komunikacji, to warto się udać. To jest projekt, który przeportował większość narzędzi z planu 9 na Unix. No i to już mówię, to jest. Czy są jakieś pytania?